Coraz bliżej wielkich zmian w parkowaniu w Katowicach. Kierowcy będą musieli przyzwyczaić się nie tylko do nowych cen, ale również opłat tam, gdzie do tej pory ich nie było. Zdziwić mogą się na przykład ci, którzy zostawiają samochód na placu Sejmu Śląskiego. Łukasz Kądziołka. Ciasno, ciaśniej, plac Sejmu Śląskiego w Katowicach. To miejsce, które przyciąga bardzo dużo kierowców, choć nie jest tu łatwo zaparkować. Bardzo źle, ciężko, właśnie szukam miejsca, ale chyba tu nie można stać. Kierowcy stają tu, gdzie popadnie, a to pod okiem Wojciecha Korfantego, a to pomiędzy innymi samochodami i blokują wyjazd. Numery telefonów za przednią szybą to tutaj standardowy sposób kontaktu. Karteczka z numerem telefonu musi być. Tak, bo to taki problem, że ludzie potem czekają na długo. I miała pani taką sytuację, że ktoś przyjechał i dzwonił do pani? Tak, tak. To duże ciasto. Jednak niebawem na placu Sejmu Śląskiego zajdą poważne zmiany. Od 1 grudnia jeden z największych darmowych parkingów w centrum Katowic stanie się płatny. Niektórzy wierzą, że dzięki temu z parkowaniem będzie tu łatwiej. Myślę, że tak, że będzie to na chwilę do urzędu tak załatwić i odjechać. Trudno przewidzieć, czy nadal niektórzy będą na placu Sejmu Śląskiego zostawiali samochód na dłużej. Za parkowanie do 30 minut trzeba będzie zapłacić 2 zł, a za całą godzinę 4 zł. 1 grudnia rusza strefa płatnego parkowania i śródmiejska strefa płatnego parkowania i plac Sejmu Śląskiego zostaje włączony w tę strefę, w związku z czym nie ma już mowy o bezpłatnym parkowaniu, tak jak to było dotychczas. Opłaty trzeba będzie ponosić i będzie to egzekwowane i weryfikowane przez odpowiednie służby. Miasto wprowadza zmiany, żeby wymusić rotację na miejscach parkingowych. Plac Sejmu Śląskiego znalazł się w strefie B. To oznacza, że mieszkańcy strefy płatnego parkowania będą mogli parkować tu w ramach parkingowej karty mieszkańca. Wniosków o karty przybywa z dnia na dzień. Do tej pory mieszkańcy złożyli ich już prawie 6 tysięcy. Z których 4400 już zostało pozytywnie rozpatrzonych. Na teraz wszystkie wnioski są właściwie rozpatrzane na bieżąco, ale rzeczywiście można zauważyć, że im bliżej tej daty granicy, 1 grudnia tym zainteresowanie jest większe, bo przez ostatni weekend na przykład wpłynęło 500 wniosków. Wnioski mogą składać osoby zameldowane na stałe w Katowicach oraz czasowo, ale jednocześnie rozliczające tu podatek dochodowy. Dzięki parkingowej karcie mieszkańca będzie można nie tylko parkować w obrębie całej strefy, ale również w miejscach, w których parkowanie dla innych będzie przynajmniej teoretycznie niemożliwe, czyli za znakami zakazu postoju. Stwierdzimy popełnione wykroczenie, czy będziemy reagować na popełnione wykroczenie, to bardzo prosto sprawdzimy, czy dana osoba może w tej strefie parkować, czy nie może po prostu parkować i będzie ponosiła, gdy nie będzie mogła, po prostu nasze działania będą takie jak związane z normalnym wykroczeniem. Jak to będzie działało w praktyce, okaże się już w tym tygodniu. Można spodziewać się, że kierowcy przyjadą na plac Sejmu Śląskiego i nadal będą się wciskać między już zaparkowane samochody oraz stawać na zakazach postoju. Od władz miasta zależy, czy podejmie próbę walki z przyzwyczajeniami tysięcy kierowców.